Marzec 1958 roku. Z bazy wojennej w Bałtyjsku płynie do portu Gdynia-Oksywie grupa sowieckich okrętów. Jednostki należą do potężnej floty bałtyckiej, uważanej w tym czasie za jedną z największych na świecie. Rosjanie przybywają do Polski z poufną misją. Sowieckie władze zobowiązały się niedawno sprzedać sojuszniczej Indonezji dywizjon okrętów wojennych. Marynarze z Bałtyjska mają za zadanie nauczyć Indonezyjczyków obsługi nowoczesnych niszczycieli. Szkoleniem ma kierować najmłodszy dowódca niszczyciela w dziejach sowieckiej marynarki, kapitan trzeciej rangi Mikołaj Artamonow. Historia zapamięta go jednak pod innym nazwiskiem. Gdynia, skwer Kościuszki. Przed nami spotkanie z jedną z nielicznych osób, które pamiętają wizytę rosyjskich marynarzy sprzed półwiecza. Lekarka Irena Kunde razem z mężem, oficerem marynarki wojennej, organizowała wówczas przybyłym wolny czas. Artamonow się pokazał na pierwszej zapoznawczej zabawie takiej wspólnej. Pamięta go pani? Jak on wygląda? To był przystojny mężczyzna? Przystojny mężczyzna. I jedną rzecz, jaką pamiętam, wiele było wódki, wiele było, nigdy nie był nawet podchmielony, nigdy nie był nawet w stanie takim, wie pan, rauszu dobrego. To było dziwne? A pił. No pewnie, bo wszyscy byli w rauszu, a on nie. Kaliningrad. 40 kilometrów stąd położony jest Bałtyjsk, zamknięte miasto-port, w którym do dziś stacjonują okręty floty bałtyckiej. Kapitan Fiodor Skalkin, podobnie jak Mikołaj Artamonow, dowodził pod koniec lat 50. jednym z okrętów tej floty. Wy znali Artamonowa? Czy pan znał Artamonowa? Tak, znałem. Jaka była jego pozycja w tej flocie? On był dowódcą najlepszego niszczyciela w eskadrze. To był marynarz z Bożej łaski. Miał wszystkie umiejętności potrzebne do tego, żeby być dowódcą. Potrafił doskonale kierować okrętem. Podziwialiśmy go, gdy wchodził do portu na pełnych obrotach, mimo że było to zakazane. Ale jego ten zakaz nie obowiązywał, bo on nie tylko dowodził najlepszym niszczycielem, ale był również żonaty z siostrzenicą dowódcy radzieckiej floty, admirała Gołowko. Można powiedzieć, że przed Artamonowem otwierała się wielka kariera? Oczywiście, że można. Co więcej, my uważaliśmy, że Artamonowa czeka prosta droga do stopnia admirała. Pobyt w Gdyni ma być dla Mikołaja Artamonowa jedynie rekreacyjnym przystankiem przed kursami admiralskimi w Akademii Sztabu Generalnego. Ale już na pierwszym raucie w kasynie oficerskim na Oksywiu dojdzie do spotkania, które pokrzyżuje jego plany życiowe. Ewa Góra ze mną studiowała medycynę. Byłyśmy koleżankami ze studiów. U mnie przesiadywała, uczyłyśmy się razem. Jakkolwiek między nami jest dosyć duża różnica wieku. No i ona przybywała u nas. I na tej zabawie zapoznawczej pierwszej też ona była. Dotarcie do Ewy okazuje się bardzo łatwym zadaniem. Ewa, nosząca obecnie nazwisko Szadrin, chętnie zgadza się z nami spotkać. Mieszka w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie. Ewa pochodzi z zamożnej rodziny o tradycjach marynarskich. Jej ojciec był w powojennej Polsce kapitanem żeglugi wielkiej i w latach 50. pływał statkiem handlowym na dalekomorskich trasach. Zamiast do domu, Ewa zabiera nas do miejscowości Salmon Island. Ta przystań i położony nieopodal domek letniskowy były kiedyś jej własnością. W rozmowie cofamy się o 50 lat, do zabawy, na której poznała Mikołaja Artamonowa.
orkiestra zaczęła grać i Mikołaj mnie do tańca poprosił. I później drugi raz zaczęła grać i też mnie poprosił do tańca. Ja akurat wróciłam z Jugosławii, byłam na praktyce tam stomatologicznej. On nawet nie był pewny, czy ja jestem Polką, czy Jugosławianką, bo cały czas mu opowiadałam o Jugosławii w tym tańcu. Był bardzo przystojny, był bardzo interesujący jako człowiek, bardzo inteligentny. No i po prostu zobaczyło się, zatańczyło i koniec. Tutaj jest ten Sari, który u nas często bywał i w Ewie się podkochiwał. Tutaj Ewa jest z Artamonowem, a tu oni tańczą sobie razem. Ładną byli parą. Ładno. Czy pani odradzała jej kontaktów z Mikołajem? Tak, i dlatego ona się trochę zamknęła. Ja jej stanowczo odradzałam. Dlaczego? Ja powiedziałam, no jak to dlaczego? No co, pojedzie do Rosji? On pojedzie, a ona zostanie. Wszystkich swoich adoratorów, jakichś takich czy innych, lepszych, gorszych, wszystkich poodstraszała. Jak przyszli na wspólną zabawę i zobaczyli, że po rusku rozmawia i tego mieli dosyć, jeszcze oficer. To, wie pan co, jakie czasy były dzikie, pan się nie orientuje i nie może się orientować, ale te czasy były dzikie. Trzeba uważać dobrze. Ale co to wtedy, pokazywanie się z rosyjskim oficerem, z radzieckim oficerem, było źle widziane? Oczywiście. W sobotę i niedzielę, w dni wolne od szkoleń, wypływał na ryby kapitańską motorówką. Jak później dowiedzieliśmy się, wyjazdy na ryby były tylko kamuflażem dla jego spotkań z Ewą. On prosto osiągnął takie spotkanie ze swojej tej dziewczyną Ewą. On był zainteresowany. Zależało mu na tym, żeby jego żona nic nie wiedziała. I oczywiście dowództwo. Jego postępek zostałby w tych czasach uznany za bardzo poważne wykroczenie. To było wykroczenie? Oczywiście, że tak. Można powiedzieć, że już wtedy byliście parą? No chyba tak. Tak, byliśmy parą. Tak. Chociaż życie pana Mikołaja osobiste nie było tak do końca unormowane. No nie, nie było, nie. Nie. Bo on miał żonę w Rosji, w Leningradzie, tak. Pani o tym wiedziała? W pewnym momencie wiedziałam, tylko nie wiem już w którym momencie. Z tym, że to dla mnie była znajomość, wie pan, na okres, jak on jest w Polsce, bo przecież wyjeżdża do Rosji, to człowiek nie robił sobie żadnych planów. Ojciec, jak zobaczył, co się dzieje, był przerażony i wtedy udzielił wykładu przez 2 godziny, jak co tam jest w Rosji, jak ja stracę obywatelstwo polskie w momencie, jak przekroczę granicę, jak on będzie ciągle w morzu, a ja tam będę siedziała wśród wrogów. I ja mówię, o czym ty mówisz? Przecież ja nigdy w życiu do Rosji nie pojadę, on wraca do Rosji, my się tutaj tylko znamy. On mówi, nie opowiadaj mi, ja widzę, jak on na ciebie patrzy, on cię nigdy nie zostawi. I mama prosiła, że może Mikołaj wówczas nie przychodził, jak ojciec jest, bo się potwornie denerwuje, nie może po nocach spać, tylko chodzi po pokoju i ciągle myśli o tym, że jednak on mnie nie zostawi, on mnie do Rosji weźmie. Gdyby zakochanemu Mikołajowi udało się namówić Ewę na wyjazd do Związku Sowieckiego, w jego życiu rysował się stosunkowo prosty scenariusz. Zakończenie rozwodem rozpadającego się małżeństwa, ślub z Ewą, przenosiny do Moskwy na okres studiów w Akademii Sztabu Generalnego. Ale Ewa konsekwentnie mówi nie. W tej sytuacji w grę wchodzą więc tylko inne rozwiązania. I każde z nich musi pociągnąć za sobą nieprzyjemne następstwa związane z tym właśnie gmachem. Pod dawną siedzibą KGB, Komitetu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czeka nas spotkanie z emerytowanym oficerem tej służby, pułkownikiem Aleksandrem Sokołowem. To jest plac Łubianka, były plac Dzierżyńskiego. Tu stał jego piękny pomnik. Już go nie ma? W 1992 roku został usunięty i przeniesiony gdzie indziej. W latach 50. w Polsce i Niemczech stacjonowało dużo radzieckich oficerów.
Czy oni próbowali uciekać? Chcieli ubierzeć? Próbowali? Ja bym nie skazał. Nie powiedziałbym. Nie. Był artykuł w kodeksie karnym, według którego ucieczka równała się zdradzie ojczyzny. Za to mogli nawet rozstrzelać. Szczególnie jak ktoś był w wojsku i składał przysięgę. A gdyby panu kazano wykonać na kimś takim wyrok śmierci? Pewnie bym go wykonał, bo byłem oficerem. Jako oficer przysięgałem, że będę wykonywać rozkazy mojej ojczyzny. To były jego urodziny, 19 maja. Jechaliśmy do Grand Hotel w Sopocie na kolację. I on w samochodzie, i szofer był Polak, który siedział z przodu, Konstanty. I on mnie się wówczas zapytał, czy nie uciekłabym, czy nie wyjechałabym z nim na zachód. Więc ja coś takiego usłyszałam, myślałam, że źle zrozumiałam. Ponieważ to wszystko, bo ja niby już dobrze rozumiałam po rosyjsku, ale to szeptem, bo tu siedzi szofer. Więc myślę, coś musiałam źle zrozumieć. Ponieważ źle zrozumiałam, to nie dałam odpowiedzi. A on nie wiedział, dlaczego ja nie dałam odpowiedzi i się też więcej nie pytał. Potem to już było dwa dni przed tym, jak wyjechaliśmy. On poprosił, czy bym nie mogła na Oksywie przyjechać. I tam mnie już powiedział wyraźnie, że to musiałoby być w tą niedzielę, żebym ja się namyśliła i on w zasadzie powinien już teraz wiedzieć. Ja mówię, Mikołaj, to może kiedy indziej, jak następnym razem przyjedziesz, przecież przed tobą taka kariera się szykuje. A on mówi, że już tego by nie mógł robić beze mnie. To już po prostu by nie mógł. Ile miała pani czasu na podjęcie decyzji? No bardzo krótko, w zasadzie z pół godziny, ale się zgodziłam. Dlaczego? Może, że tak mnie strasznie kochał. Ja to, wie pan, czułam, ja wiedziałam. I pytałam się tylko, jaką mamy szansę, że nam się uda. Więc on mi powiedział 95%. No to jak 95, to znaczy się uda. Mikołaj Artomonow pracuje nad przygotowaniem ucieczki już od wielu tygodni. Na dzień wypłynięcia wybiera niedzielę, wiedząc, że marynarze z dyżurnej wachty będą mniej czujni niż zwykle. Stawiając wszystko na kartę miłości do Ewy, Mikołaj zdaje sobie sprawę, że cena tej decyzji będzie bardzo wysoka. Zostawia za sobą całe dotychczasowe życie. Być może nigdy już nie zobaczy swojego 12-letniego syna z Leningradu. Zostawiłam taki list, który niewiele mówiący. Po prostu to był list więcej dla Rosjan, jak dla mamy. A przecież nie mogłam zostawić dwóch listów, prawda? Bo ten drugi mama też by dała Rosjanom. Nie zdążyła się pani pożegnać z mamą? Nie, no specjalnie się nie żegnałam. Żeby mama nie wiedziała o niczym. I tak było lepiej, bo później jak ją przesłuchiwali, to mówiła prawdę, że nie wiedziała o niczym. A nie brakowało pani tego ostatniego przytulenia się do mamy? Nie, tylko jak wychodziła z domu, stałam na balkonie i patrzyłam, jak odchodzi. Akurat jechała do Sopot na molo. Także to było moje pożegnanie takie z balkonu, patrząc jak odchodzi, idzie w stronę kolejki. Obecność na pokładzie sierżanta Ilii Popowa jest dla Ewy nieprzyjemnym zaskoczeniem. Przyczyny zabrania go na pokład Mikołaj wyjawi jej dopiero w trakcie ucieczki. Popow był motorniczym na łódce i zawsze z Mikołajem przyjeżdżał do Gdyni, a jego rola z tą wyprawą do Szwecji to była taka, że po pierwsze on się doskonale znał na motorach,
a po drugie czasami cztery ręce potrzebne, dwie za mało, żeby to wszystko prędko zrobić. I właśnie z tego względu Mikołaj go wziął, że gdyby się coś popsuło, żeby to pręciutko naprawić. Ale on coś wiedział? Domyślał się? No nie, skąd. Przed Ewą i Mikołajem do przepłynięcia 115 mil morskich. Nawet przy sprzyjającej pogodzie uciekinierzy nie mają szans dotrzeć do Szwecji w czasie krótszym niż 20 godzin. Dlatego już teraz muszą być przygotowani na różne warianty rozwoju wypadków. Jak tam? Ciśnienie oleju spadło do kilograma. Zmniejszyć obroty, towarzyszu kapitanie? A temperatura silnika? W porządku, towarzyszu kapitanie. No to jeszcze pociągniemy z pół godzinki. Idź sobie odpocząć. Idź. Ja poprowadzę. Tak jest, towarzyszu kapitanie. Mikołaj posłał Popowa do kabiny, do mnie i kazał mnie trzymać oko na Popowie. Dał mi rewolwer, żebym sobie wsadziła do kieszeni, ponieważ miałam spodnie. Co pani z tym pistoletem miała zrobić? Włożyłam go do kieszeni, trzymałam rękę w kieszeni, no i obserwowałam Popowa. A gdyby coś miało zajść, to bym go wyciągnęła i kazała mu się zatrzymać. Wiedziała pani, co zrobić z pistoletem? No, młoda, 21-letnia dziewczyna? No tak, ale miałam przysposobienie wojskowe na Akademii Medycznej. Były zajęcia z pistoletem, także wtedy dużo więcej na ten temat wiedziałam, jak w tej chwili. Artamonow z rozmysłem wysłał Popowa do kabiny. Bez rozregulowania urządzeń nawigacyjnych kapitan nie ma szans na zamaskowanie zmienionego kursu motorówki. Umieszczenie silnego magnesu przy busoli powinno załatwić sprawę. Trudno jednak przewidzieć, co się może stać, jeśli Popow odkryje przez przypadek, że padł ofiarą podstępu. Co pana zdaniem mógł zrobić Popow podczas ucieczki? Nic nie mógł zrobić. Artamonow mógł. Bo za dużo postawił na jedną kartę, żeby jakiś przypadek mógł zaszkodzić jego przedsięwzięciu. On na pewno miał broń. Dlatego gdyby Popow próbował go powstrzymać, to by go po prostu zastrzelił. Jestem tego pewien. Mikołaj by strzelił? No chyba jakby musiał. Prawda? Ale ponieważ to był jego podwładny, który się jego słuchał, to jedno słowo prawdopodobnie by wystarczyło. Skardzić można psa jednym słowem, uspokoić. Myśli pani, że z człowiekiem też? O tak. We flocie radzieckiej tak było, że było całkowite posłuszeństwo. Zapros nie odpowiedział. W kwadracie 35-40 odnaleziono nieopoznaną cel. Jeśli przedłużająca się nieobecność kapitana Artamonowa na jego niszczycielu zwróci uwagę dyżurujących marynarzy, natychmiast zostanie wszczęty alarm. W pościg za uciekinierami ruszą z Bałtyjska kutry rakietowe, czterokrotnie szybsze niż kapitańska motorówka, oraz kilkanaście myśliwców sowieckiej Straży Granicznej. Znalezienie zbiegów będzie w tej sytuacji tylko kwestią czasu. Oprócz pistoletu Mikołaj miał inną broń na łodzi. Gdyby sytuacja zaistniała,
że radziecki ścigacz nas dopadł, to gdyby była szansa, że można go zbombardować, to Mikołaj by to zrobił. Bo inaczej. Zbombardować? Co to znaczy zbombardować? No, rzucić kilka bomb i granatów, które miał na łodzi. Czyli braliście pod uwagę to, że on będzie rzucał tymi granatami? Mikołaj brał to pod uwagę. Pani o tym wiedziała? Dowiedziałam się po fakcie. Czy to było uczciwe z jego strony, że pani o tym nie wiedziała? Była pani zagrożona? No wie pani, jak się wybrałam na taką wyprawę, to już wiedziałam, co mnie czeka, prawda? Gdyby się coś stało. Ja nie musiałam wszystkiego wiedzieć. Może nawet i lepiej, że nie wiedziałam wszystkiego. Gdyby powstało podejrzenie podczas tej wyprawy, że Artomonow uciekł, wtedy zanim by dopłynął do Szwecji, jego ucieczka zostałaby przerwana. Po prostu by go zatopili. Pan myśli, że to możliwe? Ja nie myślę, ja jestem tego pewien. System nie dopuściłby do jego ucieczki. Gdyby go zlokalizowali już na wodach Szwecji, to by go tam zatopili. Gdyby rozpoczęto pościg, Mikołaj, Ewa i Popow mieliby niewielkie szanse na przetrwanie. Ale na pełnym morzu każde przypadkowe spotkanie z jakąkolwiek jednostką należącą do Układu Warszawskiego może się skończyć tragicznie. Tym bardziej, że Ilja Popow zorientował się już, że busola jest uszkodzona, kurs powrotny zgubiony, a dowódca zdaje się nie panować nad sytuacją. Towarzyszu kapitanie, okręt na prawej burcie. Lornetka. Nasz? Nie twoja sprawa. Nic tu nie poradzimy. A oni może nam podadzą dobry kierunek. Ale ty jesteś uparty. No to cała naprzód, płyniemy do nich. Tak jest, towarzyszu kapitanie, cała naprzód. Co jest? Przepraszam, towarzyszu kapitanie. W głównym baku skończyło się paliwo. Trzeba dotankować. Nic tu nie poradzimy. To był szwabski frachtowiec. I tak by nam gówno pomogli. A ty co się gapisz? Nie masz nic do roboty? Zabrakło paliwa. Trzeba dolać. Artomonow dokładnie wiedział, kiedy skończy się paliwo w baku. Wiedział, że nie zdążą dogonić okrętu, bo w trakcie wlewania okręt odpłynął. I Popow uwierzył, że wszystko jest w porządku, że nic takiego się nie dzieje. Siódmego czerwca o poranku motorówka z uciekinierami zbliża się do wybrzeży Szwecji. Artamonow przy pomocy naturalnej nawigacji trafia bezbłędnie w wyznaczony cel podróży. Małe osady rybackie nieopodal portu Kalmar. Pierwszy etap ucieczki zakończył się powodzeniem. Teraz Mikołaj musi się liczyć tylko z nieobliczalną reakcją sierżanta Popowa. Popow! Wstawaj!
brzeg Szwecji. Wydał nam się taki bliski, taki cudowny. I tylko był problem, jak znaleźć wejście do jakiegoś portu. No i krążyliśmy wzdłuż brzegu i w końcu Mikołaj znalazł to wejście. Motorówka została, myśmy tam kilka kroków doszli. To była osada rybacka, to byli rybacy. Wynieśliśmy prowiant i Mikołaj ich zaczął częstować. Trudno było się oczywiście z nimi porozumieć. Powiedzcie mi, gdzie znajdziemy policję. Szukamy policji w Kalmar. Proszę. Policję. Kalmar. Policję. Policja. Kalmar Polis. Nic nie rozumieją. Przetłumacz. Czemu nie tłumaczysz? Oni nie rozumieją, o co pyta kapitan. Tłumaczę z naszego na polski. Spokój się. Dlaczego mam wiedzieć, co oni mówią? A ciebie kto o zdanie pytał? Ludzie w Szwecji nie mówią po polsku. Zamknij gębę i nie przeszkadzaj, a nic złego ci się nie stanie. Szwecji? W jakiej Szwecji? W jakiej Szwecji, towarzyszu kapitanie? Kapitan! W jakiej Szwecji? Poniedziałkowy poranek szwedzkie radio nadaje komunikat o ucieczce Mikołaja i Ewy. Moskwa początkowo nie daje temu wiary, ale gdy Gdynia potwierdza, że kapitan Artamonow nie wrócił na okręt po całonocnym wędkowaniu, rozpoczynają się bezowocne poszukiwania. Agenci KGB przeczesują nawet pawilony na targach poznańskich. Myślę, że wszyscy byli zaskoczeni jego ucieczką. Tak, wszyscy byli zaskoczeni, zszokowani. Postąpił zaskakująco. Czy można powiedzieć, że po jego ucieczce w tym budynku rozpętała się burza? Nie, burzy żadnej nie było. Dlatego budynku on był za małym człowiekiem, żeby wywołać burzę. To było po prostu przykre zdarzenie. Był małym człowiekiem, przecież on był dowódcą. Ale mówimy o tym budynku. W Leningradzie, gdzie była główna kwatera floty, był oczywiście wielki skandal. Najpóźniej wiadomość o ucieczce Artamonowa dociera do portu w Bałtyjsku. Tu również jest odebrana początkowo jako pomyłka. Marynarze, najbardziej uprzywilejowana służba w sowieckiej armii, praktycznie nie znają zjawiska dezercji. Gdy niszczyciel Sakroszytielny pojawił się w porcie w Bałtyjsku, nie wrócił jak zwykle na miejsce dla niszczycieli, ale do kei krążowników. Przy trapie wystawiono wartownika i w porcie pojawiły się słuchy, że w Polsce u Artamonowa ktoś uciekł. Na początku wszyscy uznaliśmy, że uciekł któryś z marynarzy. Pomyśleliśmy, teraz już mu nie pomoże dowódca floty. Na pewno dostanie po uszach za coś takiego. Następne wieści. To ktoś z oficerów uciekł. Znaliśmy doskonale wszystkich oficerów na okręcie. Zaczęliśmy się zastanawiać, kto to mógł uciec. Obgadaliśmy wszystkich. Do nikogo to nie pasowało. Nie możemy poznać, kto. Nikt na tę rolę nie получается, po naszemu rozumieniu. I nagle jak grom z jasnego nieba spada na nas wiadomość. Uciekł sam Artamonow. To było niespodzianką dla wszystkich. To za mało powiedziane. To był cios. Od czasów Piotra I nie było ani jednego przypadku, żeby dowódca tak wielkiego okrętu jak niszczyciel złamał przysięgę. Natychmiast po przypłynięciu do Szwecji Ewa i Mikołaj zostają objęci programem ochrony ze strony wywiadu wojskowego. W obawie przed zamachem na życie Artamonowa Szwedzi umieszczają zbiegów w więzieniu, a potem w mieszkaniu jednego z agentów tajnej policji. Sierżant Ilja Popow deklaruje chęć powrotu do ojczyzny i zostaje tam odesłany pod eskortą oficerów KGB. Za nieświadomą pomoc w ucieczce czeka go zaskakująco niska kara. Zostanie wyrzucony z komsomołu i odsunięty od służby w marynarce.
Tymczasem Artamonow, w obawie o życie swoje i Ewy, zgłasza się do ambasady Stanów Zjednoczonych w Sztokholmie. Szwedzi długo ostrzegają go przed CIA, ale ostatecznie przekazują zbiegów stronie amerykańskiej. Zostaje zorganizowany błyskawiczny przerzut uciekinierów przez bazę wojskową we Frankfurcie do Stanów Zjednoczonych. Docelowym punktem podróży Mikołaja i Ewy jest Waszyngton. Dowództwo Pentagonu z niecierpliwością oczekuje na chętnego do współpracy oficera sowieckiej marynarki. Waszyngton, miasto z rozległymi dzielnicami willowymi i siecią tajnych rezydencji wywiadowczych, nadaje się wprost idealnie do ukrycia zbiegów. W sumie było ich trzy domy. Ostatni był najbliżej Waszyngtonu. I to gdzieś tutaj było? I to gdzieś było tutaj, tak. Staram się go znaleźć. A jak on wyglądał? To był taki stosunkowo nieduży domek na uboczu, żeby sąsiadów nie było, żeby nikt się specjalnie nie interesował. Taki troszkę podwyższony na pagórku dom z cegły. Odwiedzał was ktoś? Odwiedzali nas ludzie, z którymi Mikołaj współpracował, którzy go w zasadzie przesłuchiwali. To byli ludzie związani z CIA i ludzie związani z marynarką. Później aparaty kłamstwa były. Wykrywacze kłamstwa. Wykrywacze, tak. Ale ktoś was chronił cały czas? Zawsze ich było trzech. Przez cały okres, jak byliśmy. I się zmieniali co 8 godzin. Później zaczęli już na nerwach nam działać. Wyjść nie można, oni też wtedy wychodzą. Nawet na podwórko nie można było wyjść. Życie było jak w klatce, pod szkłem. Także to po jakimś czasie... O, coś w tym rodzaju. Na górce, izolowany, oddalony, otoczony drzewami, krzakami. I wielkość podobna? I wielkość podobna, tak. Bardzo, bardzo podobny. I to może być to? Nawet może być to. Trudno mnie w tej chwili powiedzieć, ale wygląda bardzo podobnie. Czyli nie jest pani pewna, to ponad 40 lat. Tak, kupa czasu. Pod zabytkowym gmachem poczty w centrum Waszyngtonu czeka na nas Bill Howe, wybitny naukowiec pracujący dla wywiadu marynarki wojennej i amerykańskiej armii. Dr Howe uczestniczył w przesłuchaniach Artamonowa po jego przylocie do Stanów. Dlaczego spotykamy się właśnie tutaj? Czy to jakiś ważny budynek? Spotykamy się tutaj, ponieważ to ostatnie miejsce, w którym Artamonow pracował dla Stanów Zjednoczonych. Tutaj, w budynku, w którym kiedyś mieściła się poczta, znajdowały się również biura wywiadu Ministerstwa Obrony. To według mnie czyni to miejsce na tyle ważnym, by się tu spotkać. Jakie było pańskie pierwsze wrażenie, gdy go pan spotkał? Należał do tego typu osób, które wchodzą do pomieszczenia i ono wypełnia się światłem. Kiedy studiowałem w National War College, zapraszałem go do siebie, żeby pokazać kolegom, jak się prezentują oficerowie sowieckiej armii. I na wszystkich robił ogromne wrażenie. Czy on był interesujący dla amerykańskiego wywiadu? Naprawdę nie mogę odpowiadać za CIA. Z całą pewnością był ważny dla marynarki wojennej. W czasie, gdy pracowaliśmy razem w obserwatorium, szef wywiadu marynarki wojennej ciągle przychodził i omawiał różne sprawy z Artamonowem. Na pewno nie marnowałby czasu, gdyby kontakt ten nie był dla niego aż tak cenny. Wiosna 1960. W niecały rok po ucieczce los uśmiecha się do Mikołaja Artamonowa. Podpisuje pierwszy dobrze płatny kontrakt z wywiadem marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Był konsultantem tam. Jego zadanie polegało na interpretacji spraw morskich Rosji Sowieckiej. I on się tam dobrze czuł? I on się dobrze czuł, tak. A miała pani taką świadomość, że Rosjanie takiej ucieczki nie darują? No Mikołaj wiedział o tym. Przecież wiedział i nawet było
kawałek wycinka z gazety czy z czegoś, że był skazany na karę śmierci z rosyjskiej gazety. Ja nawet to widziałam. Z tym, że Mikołaj powiedział, że on nie może żyć, bać się ciągle i oglądać się za swoje ramię, czy tam ktoś go nie śledzi, tak, że musi żyć normalnie jako człowiek. A co się stanie, to się stanie. W centrum Waszyngtonu odwiedzamy Międzynarodowe Muzeum Szpiegostwa, założone pod koniec lat 90. przez byłego generała KGB Aleksandra Kaługina. Kaługin zajmował w latach 70. prestiżowe stanowisko szefa kontrwywiadu zagranicznego KGB. Dużą część życia poświęcił na tropienie, werbowanie lub likwidowanie takich ludzi jak Mikołaj Artamonow. W muzeum, pośród gadżetów z filmów sensacyjnych i ciekawostek szpiegowskich, można natrafić na ślady dawnej działalności generała Kaługina, a wśród nich parasol ze strzykawką, przy pomocy którego zabito w Londynie znanego bułgarskiego dysydenta Georgija Markowa. Znałem sprawę Artamonowa od samego początku. Zgodnie z radzieckim prawem, wszystkich zdrajców ojczyzny, pracowników Wydziału Bezpieczeństwa, dyplomatów i działaczy politycznych, którzy uciekli za granicę i tym sposobem zdradzili ojczyznę, czekało rozstrzelanie. Jeśli człowiek skazany był na śmierć, organy bezpieczeństwa KGB musiały wykonać wyrok radzieckiego sądu. Ale poza granicami Związku Radzieckiego jego formalne instytucje miały prawo zastrzelić bez sądu. I przynosiło to rezultaty, jak w przypadku kilku powszechnie znanych towarzyszy. W każdym razie w tamtych czasach panował pewien porządek. W naszym przypadku też powstało pytanie, czy zlikwidować Artamonowa? Podczas gdy agenci KGB usiłują wytropić Mikołaja Artamonowa, ten po raz kolejny zadziwia amerykańskich wywiadowców. Podczas wielkich manewrów na Atlantyku Artamonow dostaje pod komendę amerykański niszczyciel. Ma przeprowadzić akcję przeciwko atomowej łodzi podwodnej. Z zadania wywiązuje się lepiej niż dowódcy z US Navy. Ten test ma dla Amerykanów ogromne znaczenie, gdyż niszczyciel klasy Skory, którym niegdyś dowodził Artamonow, jest przedmiotem ich wielkiego zainteresowania. Dlaczego okręt Artamonowa był tak ważny dla Amerykanów? Bo stanowił w tym czasie serce rosyjskiej floty. W latach 40. i 50. był to ich najlepszy okręt. Oczywiście Artamonow wiedział też dużo o innych okrętach marynarki wojennej. O strategii, o współpracy pomiędzy lotnictwem wojskowym a marynarką wojenną. I to było prawdopodobnie ważniejsze. Wiedział też dość dużo o szkoleniu. W tych czasach nie mieliśmy żadnego informatora, który znałby to wszystko tak dobrze z pierwszej ręki. Jego wiedza była więc wyjątkowo cenna. We wrześniu 1960 roku szefowie CIA i wywiadu marynarki wojennej postanawiają wykorzystać poglądy i wiedzę Mikołaja Artamonowa na szczeblu wielkiej polityki. Mikołaj tu zeznawał przed komisją dla antyamerykańskiej działalności. Ostrzegał Amerykę przed potęgą marynarki rosyjskiej, która posiadała głowice nuklearne i zamierzała to oczywiście użyć w odpowiednim momencie przeciwko Stanom Zjednoczonym. To było jak gdyby ukoronowanie tego wszystkiego, przez co on przechodził, przez te wszystkie zeznania przed specjalistami marynarki, CIA, FBI. Mikołaj nie bał się takiego publicznego występu? Wygląd jego został zmieniony. Miał wąsy dolepione, miał okulary. Kazali mu zdjąć na przykład obrączkę, chociaż został ślad od słońca. To było białe miejsce, a ręka była opalona. No ale kto go znał, by go od razu poznał. Od lutego 1955 roku sowiecka strategia, albo mówiąc dokładniej, sowiecka doktryna wojenna, opiera się na koncepcji niespodziewanego ataku nuklearnego. Jestem przekonany, że sowieccy dyktatorzy zdecydowaliby się na nagły atak, gdyby wiedzieli, że uda im się wygrać w jednym uderzeniu. Innymi słowy, gdyby poczuli, że to teraz trzeba uderzyć, że jest na to odpowiedni moment.
Nie ulega żadnej wątpliwości, że ci ludzie przewidują przyszłość i nie są politycznymi idealistami. W 1962 roku przepowiednie Artamonowa przed Kongresem Amerykańskim okazują się niemal proroctwem. Po komunistycznej rewolucji na Kubie Związek Sowiecki rozpoczyna instalację w tym kraju rakiet nuklearnych średniego zasięgu. Nikita Chruszczow musi jednak wstrzymać operację, bo prezydent Kennedy zapowiada zniszczenie zmierzającej na Kubę flotylli statków ze sprzętem wojskowym. Wkrótce po zażegnaniu kryzysu amerykańskie władze przyznają Mikołajowi Artamonowowi obywatelstwo w uznaniu jego zasług dla Stanów Zjednoczonych. Mija rok od przybycia Ewy i Mikołaja do Ameryki. Dopiero teraz wydaje się, że los się do nich uśmiechnął. Po miesiącach życia w konspiracji mogą się wreszcie pobrać i pod zmienionym nazwiskiem zamieszkać we własnym domu. Mikołaj zaczyna prowadzić zajęcia na uniwersytecie, a Ewa otwiera w Waszyngtonie prywatny gabinet dentystyczny. I jak mama zareagowała, jak zobaczyła te zdjęcia? No, byli bardzo szczęśliwi, że dostali zdjęcia, że to się stało. Ojciec też? No, pogodził się z faktem. Pogodził się z faktem, pisywał do mnie listy jeszcze z rejsów, z każdego portu miałam list, także wszystko było normalnie. A to kilka zdjęć Mikołaja. Aha. Skąd się wzięło to wasze nazwisko? Nazwisko zostało zmienione na samym początku naszego pobytu. To miała być zmiana tymczasowa, żeby nie było używane nazwisko Artamonow. Nazwisko wzięło się z książki Puszkina, Kapitańska Jadoczka. I to był tam kapitan Szadryn. No i zostało wybrane Szadryn, że zostaniemy, żeby to było nazwisko do prawa jazdy na ten pierwszy okres. Wiosną 1966 roku szczęśliwa passa Ewy i Mikołaja dobiega jednak końca. Podczas wykładu na uczelni Mikołaj zostaje rozpoznany przez pracownika sowieckiej ambasady. Wkrótce agenci KGB wiedzą dokładnie, gdzie pracuje i mieszka. Ale po 7 latach od chwili ucieczki osoba Mikołaja Szadryna przedstawia dla sowieckiego wywiadu zupełnie inną wartość. On przedstawiał cenność, plus robotę. Dla nas był bardzo cenny, bo pracował w wywiadzie Ministerstwa Obrony i jednocześnie był konsultantem na kontrakcie w CIA. I konsultantem po kontraktu w CRU. Miał związki. Miał kontakty z pracownikami CIA oraz FBI. Został siedzi FBR. Oraz miał dostęp do tajnych dokumentów. No i jeszcze plus dokumenty mają dostęp, w tym się sekretnym. A wy znali, aby to, że on wszystko. Czy wiedzieliście o tym, że on wszystko, co wiedział o tych okrętach, przekazał Amerykanom? W korabliach on rozkazał Amerykanom. Da, my to znali. Tak, wiedzieliśmy o tym. Znali, że on rozkazał. No, on był wynudzony. Ale on został zmuszony to wyjawić. Prosto jego cel była nie przydać. Jego celem nie była zdrada, tylko miłość do kobiety, z którą chciał żyć w spokoju. Żeńczynę, którą on wybrał w Polsce, tak? No, a kiedy on i kiedy do nich trafił, zmusili go, żeby wszystko opowiedział. Dlatego myśmy się tym nie przejmowali. Dla zwerbowania jeszcze wtedy Artamonowa został wysłany specjalny agent. Był nim Igor Kocznow, pracownik zagranicznego kontrwywiadu pierwszego oddziału wywiadowczego. I tutaj właśnie tkwił pewien malutki szkopuł. Człowiek, którego przysłano z Moskwy, by spotkał się z Artamonowem, sam okazał się zdrajcą. Ten pracownik KGB przyjechał do Ameryki, zadzwonił do CIA i powiedział: przyjechałem tu, by zwerbować Artamonowa. Ale jestem gotów współpracować z wami. Fakt ten został ujawniony dopiero 20 lat później, gdy ten człowiek już nie żył. Propozycja pułkownika Kocznowa wywołuje w centrali CIA w Langley dużą konsternację. Oferta współpracy ze strony sowieckiego agenta jest bardzo atrakcyjna dla Amerykanów, ale jak zmusić Szadryna, aby dał się zwerbować przez KGB? Dowódcy CIA obiecują jednak Kocznowowi, że namówią Szadryna do współpracy. Aby osiągnąć ten cel, znienacka wyrzucają Mikołaja z posady analityka w wywiadzie marynarki wojennej. W zamian oferują mu podrzędną pracę biurową.
ale tylko w wypadku, gdy zgodzi się udawać współpracę z KGB. Chcieli zmusić Mikołaja, żeby zaczął pracować dla organizacji wywiadowczej, na co on się nie chciał zgodzić. Także przez 6 miesięcy był bez pracy, myśląc, że może sobie coś znajdzie innego. Niestety nic innego nie mógł sobie znaleźć. Mikołaj szukał jakiejś innej pracy? Starał się przez znajomych, ale Waszyngton to jest miastem biurokratów. I każda pozycja, która jest związana z rządem, a prawie wszystkie kompanie mają jakieś zamówienia rządowe, trzeba mieć tak zwany clearance, którego Mikołaj jako Rosjanin nie mógł dostać. Czyli dostęp do tajnych informacji? Tak, tak. Także pracę byłoby mu bardzo trudno znaleźć i w ostateczności musiał przyjąć tą ofertę. Zimą 1966 roku Szadrin rozpoczyna nową pracę w Biurze Wywiadu Ministerstwa Obrony. Zostaje jednak trwale pozbawiony dostępu do wszelkich materiałów opatrzonych klauzulą tajności. Stał się tłumaczem i do takich spraw nieważnych, spraw z gazety, co każdy mógł sobie przeczytać. Coś bardzo poniżającego dla jego umiejętności. To była degradacja, to był stopień niżej, albo i więcej jak jeden stopień. I to bardzo, bardzo wpłynęło ujemnie na Mikołaja. Był bardzo nieszczęśliwy. Teraz uwięzionego w ministerialnych biurach Szadrina czeka najgorsze. Werbunkowe spotkanie z pułkownikiem Kocznowym. Mikołaj jest pełen najgorszych przeczuć, bo zawód agenta wywiadu jest mu całkowicie obcy. Na spotkaniu z Kocznowym spadnie na niego jeszcze jeden potężny cios. Otrzyma list od swojego 18-letniego już syna z Leningradu. W napisanym pod dyktando oficerów KGB tekście młody Artomonow wypomina ojcu, że swoją ucieczką pogrzebał jego marzenia o karierze w marynarce i błaga go, aby nawiązał współpracę z sowieckim wywiadem. Jak został przeprowadzony ten werbunek? Pojechał po zakupy do sklepu, zrobił te zakupy. Wtedy do niego podszedł Kocznow i powiedział, że jest przedstawicielem radzieckiej ambasady, że chciałby z nim pomówić i przekazać mu listy od jego żony. Szadrin przestraszył się, odskoczył, sięgnął do kieszeni niby po jakiś nóż czy coś. Ale potem uspokoił się i zgodził się na rozmowę. W pobliżu był barek. Kocznow i Szadrin poszli więc do tego baru. W trakcie rozmowy Igor zaproponował mu współpracę i on się zgodził. Zgodził się odkupić swoją winę pracą dla wywiadu radzieckiego i wrócić do domu w Związku Radzieckim. Teraz Mikołaj Szadrin musi przejść w waszyngtońskim oddziale FBI intensywne szkolenie wywiadowcze. Jest już nawet nie podwójnym, lecz potrójnym agentem, a jego współpraca z KGB ma być czystą grą pozorów. FBI i CIA zaczynają fabrykować dla niego materiały do raportów, które ma dostarczać swoim nowym mocodawcom w Moskwie. Na tym etapie Szadrin ma jeszcze ułatwione zadanie, bo nie musi bać się demaskacji ze strony wtajemniczonego w cały plan pułkownika Kocznowa. Kocznow zostaje jednak wkrótce odwołany do Moskwy, a sfabrykowane materiały ma teraz odbierać od Szadrina nowy wywiadowca KGB. Szadrin bardzo prosił, żeby zostawili Kocznowa. Napisał list czerwonym atramentem, niby krwią, że Igor Wasyliewicz bardzo mu się spodobał i prosi, żeby go pozostawili. Żeby został. Tak, żeby został i dalej z nim pracował. Ale sztab zdecydował, że będzie z nim pracował ktoś inny. Kim był ten inny? Tym innym byłem ja. Wtedy zacząłem z nim pracować. I pracowałem przez 5 lat.
tutaj gdzieś w pobliżu rozgrywała się jakaś wielka szpiegowska gra, akcja. I pani była tego świadoma? Ja o niczym nie wiedziałam. Oczywiście były telefony do Mikołaja, później sobie wszystko złożyłam i były spotkania z FBI, były spotkania z CIA, zawsze się odbywały na ogół w środę w ciągu lunchu w samochodzie na Haines Point. Dlaczego on nie rozmawiał z panią o takich ważnych sprawach? Przypuszczam, że chciał mnie uchronić, nie chciał, żebym się denerwowała, może bym mu odradzała, może bym nie chciała, żeby to robił, może bym się bała. Także oni tak przypuszczali, zresztą na pewno mu powiedzieli, że mnie nie mówił. Druga połowa lat 60. jest dla Mikołaja i Ewy okresem stagnacji. Mikołaj ciągle tkwi na znienawidzonej posadzie tłumacza artykułów prasowych i udaje agenta KGB. Aby uchronić Ewę przed swoją frustracją, wciąga ją w wir życia towarzyskiego. Szadrinowie uczęszczają na rauty i przyjęcia, nawiązują nowe przyjaźnie, podróżują po świecie. Stają się popularną parą w salonach waszyngtońskich elit. W wolnych chwilach Mikołaj oddaje się swoim pasjom, wędkarstwu i myśliwstwu. Liczy się jednak z tym, że w każdej chwili on sam może się stać zwierzyną łowną. W 1972 roku szefem kontrwywiadu zagranicznego KGB zostaje generał Igor Kaługin. Dosie waszyngtońskiego szpiega Mikołaja Szadrina jako jedno z pierwszych przykuwa jego uwagę. Po waszemu Artamonow Szadrin. Wywnioskował pan, że Artamonow Szadrin pracuje dla Stanów Zjednoczonych? Dla CIA? Nie, wtedy byliśmy przekonani, że on pracuje dla KGB. Jednak wnikliwe przebadanie jego akt w Moskwie sprawiło, że zwątpiłem w jego uczciwość. I wtedy postanowiliśmy sprawdzić, czy on rzeczywiście dla nas pracuje. Zwątpiliśmy w to, gdyż materiały, które nam przekazywał, nie były zbyt interesujące. Były niezbyt tajne. Wtedy poprosiłem Artamonowa, żeby zrobił dla nas kopię tajnej książki telefonicznej wywiadu Ministerstwa Obrony, w którym znajdowały się numery współpracowników wywiadu. Odpowiedział mi, że nie ma jak tego zrobić. Powiedzieliśmy mu, damy ci aparat, specjalny aparat. Nikt niczego nie zauważy. Będzie to coś w rodzaju cigarette holder, tego oto typu, taka kieszonkowa kamera. Jednym słowem, był to dobry szpiegowski aparat. To było spotkanie w jednym z centrów handlowych pod Waszyngtonem. Około 15 mil od miasta. Kiedy przyszedł na spotkanie, zapytałem go, czy pan jest samochodem? Odpowiedział, że tak. Wtedy zaproponowałem mu przejażdżkę w jedno miejsce, gdzie będziemy mogli porozmawiać na poważne tematy. Powiedział, dobrze, i poszliśmy do jego samochodu. Powiedziałem mu, że poprowadzę. I pojechaliśmy z dużą prędkością. Skręcam to w lewo, to w prawo. I udaję, że dobrze znam miejsce, do którego jedziemy. Nagle on zadaje mi dziwne pytanie. A gdzie my jedziemy i kiedy przyjedziemy na miejsce? Na początku normalnie, spokojnie pytał. Ale po kolejnych 5 minutach, jak nadal skręcam to w lewo, to w prawo, pyta mnie, ale już z dużym niepokojem, gdzie my jedziemy, kiedy przyjedziemy? Czego się bał? Oczywiście bał się. Ale czego? Rozrachunku się bał. Za to, co uczynił. Za swoją zdradę. Wjeżdżam na jakieś podwórko i niespodziewanie się zatrzymuję. Mówię mu, przyjechaliśmy. Wychodzimy. Przyjechali. Poszli. Zgasiłem samochód. Wyszliśmy. Przyjechaliśmy w bezpieczne miejsce, powiadam. Teraz możemy porozmawiać.
Wyjmuję paczkę papierosów i mówię, tu jest specjalnie dla pana wmontowany aparat. Jest do niego instrukcja. Trzeba przesuwać go nie za szybko i nie za wolno wzdłuż kartki. Można nim sfilmować 60 stron tekstu. Ale on nie panował już nad sobą. Wyczuwał niebezpieczeństwo. Na jego miejscu też bym się bał. Ale nie okazałbym tego przed swoim partnerem. Ale dla niego to było za duże niebezpieczeństwo. Po jakimś czasie przesłał nam kasetkę z mikrofilmami, ale okazało się, że jest pusta. Pytamy, o co chodzi? A on mówi, że daliśmy mu niedobry, uszkodzony aparat. Sprawdzamy aparat, wszystko w porządku. On próbuje znowu i znowu oddaje nam kasetę, która jest praktycznie pusta. Jakieś nieczytelne zdjęcia, po prostu nic na niej nie ma. W ten sposób stało się dla nas jasne, że Artamonow jest podwójnym szpiegiem, że pracuje dla nich, a udaje, że dla nas. Oznaczało to, że jest zdrajcą i to podwójnie. Pierwszy raz zdradził ojczyznę, kiedy uciekł z Gdańska na zachód. Drugi raz już w Ameryce, gdy mógł udowodnić, że chce odkupić swoją winę. Wtedy także okazał się zdrajcą. Wiedeń. W latach 70. stolica światowego szpiegostwa. W grudniu 75. roku Ewa i Mikołaj przylatują tu pod pretekstem wyjazdu na narty i zatrzymują się w renomowanym hotelu Bristol. W rzeczywistości wizyta Szadrina w Europie jest misją wywiadowczą zaaranżowaną przez agentów KGB. Głównym powodem wyjazdu to było spotkanie Mikołaja z Rosjaninem. Bardzo dużo od tego spotkania zależało i Mikołaj też bardzo był zadowolony i to, co mnie powiedział przed wyjazdem, że po przyjeździe jego sytuacja się zmieni. Mieliście tu do Wiednia przyjechać sami? Mieliśmy jechać we dwoje, tak, tak, tak. Z tym, że mieliśmy spotkać pewną panią w Wiedniu, którą poznałam kilka dni przed wyjazdem. Kto to był? To była Cynthia, która pracowała wówczas dla CIA. A Cynthia, jakie zrobiła na pani wrażenie? No osoba chłodna, zimna. Nie była osobą taką sympatyczną na pierwszy rzut oka. Taką, którą się od razu polubi, tak? Raczej, no tak, raczej chyba trudno byłoby ją polubić. Pierwszego dnia Mikołaj był na spotkaniu i Cynthia przyszła do pokoju i Mikołaj wkrótce potem przyszedł i zaczął jej relacjować spotkanie, ale ta relacja odbywała się w łazience przy włączonej wodzie. Woda leciała z kranu, tak żeby nie było słychać. Na tym się skończyło. Cynthia, kobieta z pani mężem idą do łazienki, puszczają wodę, żeby ich nie było słychać. Czy pani była tym zdziwiona? No tak, powiedziałam, że to trochę dziwne, że ta woda, że to, no więc on mówi, że zawsze lepiej, że nikt nie słyszy. No i głównie pani, że nie słyszy. No to chyba ja, albo jeszcze może, nie wiem, jakieś podsłuchy, niepodsłuchy. Tak się w książkach czyta, że wodę puszczają, że radio, głośna muzyka, prawda? Cynthia nie jest jedynym agentem czuwającym nad bezpieczeństwem Szadrina. Amerykanie bardzo wiele obiecują sobie po jego misji. Podczas szkolenia Mikołaj ma osobiście poznać Amerykanina, który pracuje dla sowieckiego wywiadu w centrali CIA w Langley. Zadeklarowaliśmy, że w ciągu dwóch, trzech pierwszych dni chcielibyśmy zapoznać Artamonowa z radionadajnikami tego właśnie typu. A później pokażemy mu jeszcze niektóre metody nawiązywania i utrzymywania kontaktów z centralą oraz przedstawimy mu tajnego agenta, który będzie z nim pracował w Ameryce. Wiedeńska misja Szadrina ma również dla niego ogromne znaczenie. Wykorzystany niegdyś jako przynęta w rozgrywce, Szadrin od kilku lat jest dla CIA praktycznie bezużyteczny.
Ale teraz, jeśli pomoże w zdekonspirowaniu sowieckiego kreta w centrali CIA, obiecano mu przywrócenie na wymarzone stanowisko w wywiadzie marynarki wojennej. A do spotkania z agentem KGB ma dojść już nazajutrz, po zakończeniu szkolenia radiotelegraficznego. Przed wyjściem dał mi kartkę i powiedział, że tu jest telefon, gdyby się coś stało, żebym zadzwoniła pod ten numer. Kartkę, którą mam do tej pory. Ma pani ją tutaj? Mam ją. No właśnie, to jest ta kartka. I do kogo to był telefon? Jak mnie dawał, to nie wiedziałam do kogo. Później okazało się, że to jest telefon do Cynthii. Agenci KGB nie zamierzają jednak Szadrina z nikim poznawać. Ich zadaniem jest uprowadzić go do Moskwy. Tam Szadrin ma publicznie ogłosić, że pracował dla KGB od samego początku. A związek z Ewą i ucieczka z Polski były tylko kamuflażem dla jego szpiegowskiej działalności. Próbowała pani dzwonić na policję, do szpitali? Nawet nie myślałam, żeby dzwonić na policję. Myślałam, że skorzystam z numeru telefonu, który mnie Mikołaj zostawił. I po raz pierwszy zadzwoniłam, podeszłam do telefonu za 25 druga. Zadzwoniłam i nikt się nie odzywa. Przeczekam 20 minut i znowuż podeszłam do telefonu i dzwonię za 5 druga. Wówczas kobiecy głos się odzywa, poznaję, że to Cynthia. I ona mnie od razu pyta, czy ja dzwoniłam wcześniej. A dlaczego nie odebrała tego pierwszego telefonu? A to ja nie wiedziałam, ja się nawet nie pytałam, nie zwróciłam wówczas na to uwagi. Po prostu chciałam jej powiedzieć, że Mikołaja nie ma. Czy zadaniem Cynthii było opiekowanie się Mikołajem, jakieś pilnowanie go, żeby mu się nic złego nie stało? No ona miała być pod telefonem. Także powinna być do dyspozycji, jak ktoś dzwoni. Jej nie było w domu. Była gdzieś na obiedzie, później się dowiedziałam. No i przyszła o godzinie 8 nad ranem. I siedziałyśmy cały dzień czekając na Mikołaja. Który nie przyszedł. Który nigdy nie przyszedł, tak. Gdy nad placem Fotiwkirche budzi się nowy dzień, Ewa Szadrin zostaje wysłana do Waszyngtonu w asyście oficera CIA. Po Mikołaju ginie wszelki słuch. Na temat jego zniknięcia w Wiedniu Ewa nie może uzyskać żadnych informacji ani z Centralnej Agencji Wywiadowczej, ani z FBI, ani z wywiadu Ministerstwa Obrony. W końcu próbuje rozwikłać zagadkę na własną rękę. Wynajmuje znanego adwokata i rozpoczyna poszukiwania. Tropy dotyczące Mikołaja prowadzą ich do NRD, Francji, Australii, ale wszystkie urywają się. Wówczas Ewa postanawia zainteresować sprawą polityków w Waszyngtonie. Wypisaliśmy mnóstwo listów i chodziliśmy po kongresie i po senacie do każdego Czyli biura. Tutaj też? No tutaj właśnie, głównie tutaj. Nam to dużo czasu zajęło, bo to chodziło o pójście do każdego biura i własnoręcznie doręczenie listu. A FBI, CIA? CIA to samo i z głową CIA to był prezydent
Bush senior też się spotkał, był bardzo miły, sympatyczny. Wspominał nawet swoją żonę w rozmowie, ale to wszystko było takie grzecznościowe i do niczego nie doprowadziło. Czyli najwyżej, jak pani dotarła, to do szefa CIA? Nie, w zasadzie nie. Dotarłam do prezydenta. Do prezydenta Forda. Osobiście pani z nim rozmawiała? Tak, osobiście. Dostałam audencję. To zdaje się trwało 15 minut. Spytał mnie się, co bym chciała, żeby on zrobił w tej sprawie, więc powiedziałam, żeby się skontaktował z Breżniewem i zapytał, co się dzieje z moim mężem. No i on się skontaktował, przyszła odpowiedź. Przyszła akurat odpowiedź w Wigilię. Mój adwokat został zawołany do Białego Domu, no i przekazano mu odpowiedź. Breżniew powiedział, że sam chciałby wiedzieć, co się stało z Nikołajem Artamonowym, a jego nie ma na ziemi rosyjskiej czy sowieckiej. I sam jest bardzo tym i oni są bardzo zainteresowani. Po 8 latach zostałam powiadomiona, że Mikołaj nie żyje. Przez kogo? Przyszło dwóch agentów z FBI w garniturach, w koszulkach, w krawatach i powiedzieli mnie, że mój mąż nie żyje. Powiedzieli coś? Jakieś szczegóły zdradzili? Nie, ja się zapytałam, z jakich źródeł wiedzą o tym, więc powiedzieli, że nie mogą mnie powiedzieć. I w ogóle nic nie mogą mi powiedzieć, z wyjątkiem tego, że nie żyje. Co pani poczuła, jak już miała pani pewność? Poczułam straszne rozczarowanie. Poczułam się potwornie nieszczęśliwa. Tak jakby się coś zerwało we mnie. To trwało 8 lat, no, ale to już było zapewnienie, że już nic więcej nie można zrobić, bo człowieka już nie ma. Człowiek nie żyje. Z CIA można się dziś kontaktować jedynie korespondencyjnie. Chcielibyśmy poprosić was o informacje na temat Mikołaja Szadrina. Nie możemy was wesprzeć w poszukiwaniach. Odmawiamy wszelkich komentarzy. Niestety, nie możemy wam pomóc. Chcielibyśmy poznać oficjalne stanowisko CIA w sprawie śmierci jej współpracownika, Mikołaja Szadrina. Otrzymaliście już odpowiedź na waszą prośbę z uprzejmą odmową. Nie zgadzamy się na sfilmowanie waszego dziennikarza przed budynkiem wywiadu Ministerstwa Obrony. Po długich negocjacjach udaje nam się jednak skłonić do rozmowy przedstawiciela służb specjalnych. Pułkownik Ed Pawlowski, Amerykanin polskiego pochodzenia, oficer CIA i Ministerstwa Obrony, przez wiele lat był dyrektorem departamentu, w którym zatrudniano Mikołaja Szadrina. Dzień dobry. Dzień dobry. To pan Pawłowski, przełożony Mikołaja. Bardzo dzień miło. Dobry. Tomasz Sianecki. Pamięta pan Mikołaja Szadrina? Tak, pamiętam. Jaki to był człowiek? No, muszę powiedzieć, że był bardzo inteligentny, mądry, chytry, profesjonalny, wykształcony. Lubiał łowić ryby. No, i także lubił bardzo polską wódkę. Jak myśmy mieli żebranie w biurze, to on zawsze mówił, musimy mieć polską wyborową. Myśli pan, że to była odpowiednia dla niego praca? Lepiej tego nie pytać. No to może ja odpowiem. To była bardzo nieodpowiednia praca dla Mikołaja. To nie była praca dla tego kalibru, co reprezentował Mikołaj. Nie myśli pan, że szkoda było tych umiejętności, które nabył i w Związku Radzieckim, a potem w Stanach Zjednoczonych, że ich nie wykorzystywał? Ja nie mogę odpowiadać na takie pytanie, bo to
Lepiej nie wymuszać takich odpowiedzi, bo ja nie mogę przekazać wam informacji, których nie posiadam. Ja wiem, że to się działo poza pana biurem, ale czy pan na przykład zauważał, że wokół Mikołaja toczy się jakaś gra wywiadowcza innych organizacji? Czy to amerykańskich, czy to radzieckich? Czy to było zauważalne? Prosto nie wiem. Ja nie mogę odpowiadać na takie pytanie. Ale szkoda Mikołaja, że tak to się skończyło. Pan. O, przecież. Poznanie rosyjskiej wersji śmierci Mikołaja Szadrina okazuje się dużo prostsze, ponieważ to generał Kaługin kierował operacją jego uprowadzenia. On również osobiście odbierał uśpionego chloroformem Mikołaja na tajnym przejściu granicznym między Austrią a Czechosłowacją. Granicy tam żadnej formalnej nie było. Znajdowała się jakiś kilometr dalej. A my byliśmy akurat w strefie neutralnej. Oficjalnie dla czechosłowackich urzędników granicznych przyjechaliśmy tam na polowanie. Polowaliśmy tam na bażanty, na gęsi, a potem usiedliśmy przy drodze, która wiodła z Wiednia. W pewnym momencie podjeżdża samochód. Słyszymy, że to nasi, Rosjanie. Jest już ciemno. Oni wynoszą Artamonowa z samochodu i ciągną go w stronę granicy. Śpi? Jak zabity, towarzyszu generale. No to zuchy jesteście. A ty co jęczysz? Nie jęcz mi tu, bratku. Jeszcze żył, oddychał. Położyliśmy go na takim brezencie i przeciągnęliśmy go. Było wtedy trochę śniegu, a on był ciężki. Przeciągnęliśmy go na pewno z jakieś 100 metrów w stronę samochodu i postanowiliśmy odpocząć. Pokażcie go. Coś dziwnie przestał jęczeć. Poświeć no. Kurwa mać. On ledwo oddycha. Szybko, na drugą stronę. Za minutę ma być w furgonetce. A on nie oddycha. Pomyśleliśmy, że to może jakieś omdlenie, czy coś w tym rodzaju. A więc umarł na przestrzeni tych 100 metrów? Tak. Wtedy, gdy go przeciągaliśmy na tym prezencie, umarł. Próbowaliśmy go cucić, ale nie reagował. Próbowaliście? Tak, nasi pracownicy. Ktoś tam się na tym znał, próbowali. Wezwaliśmy lekarza, pracownika Straży Granicznej. Przyjechał po jakichś 15 minutach. Obejrzał go i stwierdził, że nie żyje. A więc z trupem, że się tak wyrażę, Artamonowa, udaliśmy się na lotnisko, wsadziliśmy go do specjalnego samolotu KGB, który odleciał do Moskwy. Opowieść generała Kaługina o okolicznościach śmierci Mikołaja Szadrina była w Związku Radzieckim wielokrotnie kwestionowana. Z jej otwartą krytyką wystąpił w swojej książce pułkownik Aleksander Sokołow. Powołując się na szefa wywiadu zagranicznego KGB Kriuczkowa, przedstawia on zupełnie inną wersję wydarzeń sprzed lat. Po waszemu, według pana on umarł, czy został zamordowany? Nie, to przydarzyły się jeszcze inne obstajstwa. W tej sytuacji był taki moment, bardzo ważny. Gdy Kaługin zobaczył, że Szadrin żyje i dobrze się czuje, on skorzystał z chwili, gdy wszyscy byli zajęci. Oni szukali w lesie drewna, żeby podnieść samochód. A wy weźcie jakieś nożyce, żeby coś zrobić z tymi drutami. Tylko raz, dwa. Czego stoisz?
Все. Доигрался. Доигралась все. Вот он ему накинул... Каубин ужил якейсь трутизны о мощнейшем деланию. И тогда Шадрин стратил притомность. Антидоты... В самоходе уж на терене Чехословацкой имели антидоту. И была лекарка Татьяна, которая наciskала на Каугина, чтобы сделать застрыг. Zaraz nam tu umrze. Wszyscy w wozie? Jedziemy na czechosłowacki posterunek. A to co? Lekarstwo, towarzyszu generale. Co pan robi? Towarzyszu generale. Nic mu nie będzie, jest zdrowy jak byk. Obejdzie się bez zastrzyków. Kategorycznie przeciwstawił się i gdy zatrzymali się po półtorej godzinie, żeby sprawdzić stan Szadrina, okazało się, że on nie żyje. Czy można powiedzieć, że Kaługin zabił Szadrina? Tak, oczywiście, to Kaługin zabił Szadrina. Dlaczego Kaługin to zrobił? Dlatego, że CIA nie mogło oddać Szadrina żywego. Tutaj by go przesłuchiwali. On by wszystko powiedział. I powiedziałby prawdę o Kaługinie. Jaką prawdę? Taką prawdę, że on jest agentem CIA. Według pana Kaługin był amerykańskim szpiegiem? Agentem? Agentem Centralnej Agencji Wywiadowczej. Został zwerbowany przez FBI gdzieś w 1958 roku. Zapewne nigdy nie dowiemy się, która wersja śmierci Mikołaja Szadrina jest prawdziwa. Dokumenty związane z tą sprawą spoczywają od lat na zakurzonych półkach z oznaczeniami Savierzchenno Sekretno, Top Secret. Pułkownik Sokołow przed 20 laty zdecydował się wystąpić z KGB, bo przepisy nie pozwalały mu na małżeństwo z koleżanką z pracy. Mieszka w Moskwie, od lat żyje ze skromnej emerytury. Generał Oleg Kaługin zapewne nigdy już Moskwy nie zobaczy. W 2001 roku został zaocznie skazany przez rosyjski sąd na 15 lat więzienia za działalność szpiegowską na rzecz Stanów Zjednoczonych. Kaługin mieszka w stanie Maryland, legalnie, dostał zieloną kartę, o którą się starał, udziela wywiadów, będzie niedługo obywatelem amerykańskim. To jakaś ironia losu, nie uważa pani? Tak, ironia losu, że człowiek, zabójca, wszyscy wiedzą o tym, dostaje legalne papiery, kiedy to normalnie jest niemożliwością. Chciałaby pani jeszcze raz się z nim spotkać? Tak, chciałabym się jeszcze raz z nim spotkać, zapytać się jego, czy to, co jest sugerowane przez jego kolegę, jest prawdą, czy to on zabił Mikołaja i dlaczego to zrobił. Ewa próbowała już przed laty rozmawiać z Igorem Kaługinem o śmierci swojego męża. Generał Kaługin zasłonił się wtedy brakiem czasu i odesłał ją do swojej autobiografii. Być może dzisiaj, w obecności kamer i pracowników Muzeum Szpiegostwa, znajdzie chwilę, aby odpowiedzieć na jej pytania. Dzień dobry, panie Kaługin. Pana kolega Aleksander Sokołow twierdzi w swojej książce, że zabił pan mojego męża. Nie chcieliśmy go zabić. Chcieliśmy pokazać światu, że był w porządku, że był naszym człowiekiem. Ale tak jak nieraz wyjaśniałem, niestety nam się to nie udało. A więc nie czuje się pan odpowiedzialny za śmierć mojego męża? Nie, zupełnie nie. I niech pani nie zapomina, jako zdrajca został przez rosyjskie sądy zaocznie skazany na karę śmierci. Z prawnego punktu widzenia wyrok ten był zgodny z zasadami rosyjskiego
rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości. Tak, ale otrzymał pan wtedy rozkaz dostarczenia go do Moskwy żywego, nie martwego. To prawda. Cóż, to wielkie nieszczęście, ale stało się. Bardzo mi przykro, że nasz wspaniały plan się nie powiódł. Trzeba mu było nie aplikować drugiej dawki chloroformu. Ja byłem wtedy w Czechosłowacji. Nie byłem w Wiedniu. Ale to się stało w aucie na granicy Czechosłowacji. Nie, to było w Wiedniu. Nie było mnie w tym samochodzie. I to pan rozkazał nie zatrzymywać tego samochodu. Nie było mnie w tym samochodzie. Byłem na polowaniu na czeskiej granicy, rozumie pan? Polował pan? Tak, w Czechosłowacji. Czekałem na jego przyjazd. Na kogo pan polował? Na gęsi i kaczki. Kto jest więc odpowiedzialny za śmierć mojego męża? On sam. Był zdrajcą. A zdrajców zabija się albo zamyka w więzieniu. W Stanach ci, którzy zdradzili swoją ojczyznę, są zamykani w więzieniu, a w dawnym Związku Radzieckim byli zabijani. A co z panem? Pan też jest zdrajcą. To prawda, zostałem skazany na 15 lat. I w porządku. Tak właśnie mówią. To samo mówią o Mikołaju. Ale to ja pomogłem zniszczyć KGB, prawda? Niech pani przeczyta książki pana Kriuczkowa, który twierdzi, że Kaługin, Jakowlew i Bakatin byli drużyną przyjaciół, która przyczyniła się do upadku Związku Radzieckiego i Komitetu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To jest mój wkład w wolność Rosji. To o mnie prezydent Bush powiedział kiedyś, że jest pan bohaterem. Właśnie tak, jestem bohaterem. Owszem, dla wolności mojej ojczyzny zrobiłem dużo więcej niż to, o co pani mnie oskarża. Pani mąż był ofiarą zimnej wojny. Zdradził swoją ojczyznę. Każdy zdrajca ma kłopoty i wcześniej czy później musi stawić im czoło. Dla wolności mojej ojczyzny zrobiłem dużo więcej niż to, o co pani mnie oskarża. Jak rozumieć to zdanie? Czy oznacza przyznanie się do winy? A jeśli tak, to dlaczego CIA przyzwoliło na śmierć Mikołaja Artamonowa, człowieka, który tak wiele zrobił dla Ameryki? Wracał potem jakoś do pani? Mikołaj? Raz miałam marzenie na jawie i też dużo sobie z tego tłumaczyłam sobie bardzo pozytywnie, że akurat szedł w stronę domu. Ja go widziałam przez okno. Widziałam jego twarz, jak idzie do domu. Czyli sobie tłumaczyłam, że on wraca, że wróci. To nie był sen? Nie, to nie było w ciągu nocy, nie spałam. Nie, to było po prostu jak tak siedziałam i myślałam. Naraz to się pojawiło przed moimi oczyma i widziałam to. Uśmiechał się? Miał taką normalną twarz, ani niepoważną, ani nie było uśmiechu. Spieszył się, prędko szedł właśnie, tak jak on normalnie chodził. Ale już wtedy nie żył. A myśli pani o nim teraz jeszcze? Często? O, tak. Jak mi coś potrzeba, zawsze go proszę o pomoc. Tak się modlę jak do Boga. I wiem, że tylko on jeden może mi pomóc, bo mnie bardzo kochał. Moskiewski cmentarz, Danskoje Kładiszje. Ostatnia droga Mikołaja Szadrina. To tutaj przewieziono jego zwłoki. Tutaj spalono je w przeznaczonym obecnie do rozbiórki krematorium. Nikt nie wie, co stało się z prochami. Może spoczywają w jednej z bezimiennych cmentarnych urn. A może po prostu wyrzucono je na śmietnik. Trudno dziś znaleźć sens tej tragicznej historii. Być może Mikołaj Szadrin nie mógł uciec przed swoim przeznaczeniem już tamtego czerwcowego przedpołudnia, kiedy wprowadzał Ewę na pokład swojej motorówki. Albo wtedy, kiedy poprosił ją do tańca w kasynie oficerskim. A może, jak głosi napis w przedsionku pobliskiej cerkwi, miłość jest skrzydłem, które otrzymał człowiek, aby móc wzlecieć do niego.
Jeśli znacie Państwo ważne szczegóły dotyczące tej lub innych ucieczek Polaków z kraju, prosimy o kontakt z redakcją serialu.